Cześć, ja jestem Andrzej, ty jesteś na kanale Biegnie, a my dzisiaj jesteśmy w Parku Śląskim, a z nami jest kolega, zabiegany jogin, Lucjan Wieczorek. Witam, namaste! Znajdujemy się tutaj w Parku Śląskim na takim nieoficjalnym, o tutaj, tak to wygląda, księżycowy na to mówimy, ale tak naprawdę twórca tego szlaku powiedział, że to jest literka C, czyli od krosa, krosowa trasa. O, i tutaj możemy sobie tym takim, tutaj torówka, nie? Włoska torówka biegowa, możemy sobie tędy. Ja czasem modyfikuję i sobie robię tamtędy, nie? Bo ja już sobie też po swojej robię. No wiem, o co chodzi, no. Urozmaicam, ale możemy tak oryginalnie, jak ta trasa biegła. I pan Bronisław Maciuk, ojciec Agnieszki Gortel, mistrzyni Polski w maratonie, półmaratonie, wymyślił sobie taką trasę krosową w parku, 5-kilometrową, która no tylko 500 metrów było asfaltu, a resztę to właśnie po lesie, taki teren właśnie fajnie miękko, amortyzacja, bezpiecznie dla stawu. No i on tą trasę wymyślił, a myśmy z kolegami badali tą trasę, to znaczy odkrywaliśmy ją trendy, te odcinki żeśmy łączyli, trochę to zatrwało, zanim tak faktycznie się udało to połączyć wszystko. No i pewnego dnia Agnieszka wymyśliła, żeby urodziny zrobić dla niego takie, powiedziała, zapraszam dwóch kolegów, żeby oni pokazali, znaczy żebyś ty im pokazał, jak ta trasa biegnie tak w całości, nie? On się zgodził, a potem na miejscu, nie wiem, 20-30 osób było, taka niespodzianka urodzinowa, no i on nam tą trasę jako taki wodzirej pokazał, oprowadził, pobiegaliśmy tą pętlę 5 km i wszyscy już mieli pewność, czy dobrze odkryli tą trasę, nie? Także taka jest historia tej trasy. Nawet co możecie zobaczyć na YouTubie, tam krótki filmik z tego wydarzenia, z tych urodzin. To taka pamiątka z tego została. Zobaczymy na pewno. Ja sobie nawet to też ściągnąłem na dysk, bo mówię, na tym YouTubie czasami znikają rzeczy. Tak, tak, tak. Czasami boję się to... W ogóle jak była pandemia, no. Bo wiesz, w pewnym momencie był zakaz do parku nawet chodzenia, nie? Odbycie sobie w lewo. Ja stawiałem specjalnie o 5 rano, żeby, bo o 5 zakładam, że żadna policja tu nie będzie się kręcić, nie? No i sobie wbiegałem do tego parku o 5 i w pewnym momencie też w takich krzakach jak tutaj jakiś gościu na niebiesko, kurde, policja, to jest takie skojarzenie, bo to wiesz, wtedy taka była histeria, nie? No tak, tak. W tamtych czasach. A to był po prostu gościu, który też biegał, nie? Ja mówię, już się wystraszyłem, że to policja, nie? Bo tak się... Czyli to wiem, że inni też biegali. Ale na przykład ojciec znajomej, to go normalnie jakiś dron z parku wycofał, nie? Że idzie do parku, a dron leci i tam jakiś komunikat normalnie. Ale tak w Francji chyba coś takiego było, nie? Ja pierdzielę. Także chore czasy, mam nadzieję, że to nigdy nie wróci. Ja również. To teraz... Ja bym chciał, żebyś nam opowiedział o tym, czym ty się zajmujesz. Bo nikąd się nazwa zabiegany jogin nie wzięła, prawda? No tak. Zajęcia również jogi prowadzisz. Tak, bo łączę właśnie jogę z bieganiem. No teraz akurat biegamy, ale potem też udaję się na zajęcia. Mam, prowadzę zajęcia zdrowy kręgosłup, ale też joga, czasami pilates. Ale głównie joga, tak najwięcej mam jogi właśnie. W klubach różnych prowadzę, nie? W klubach czy tam w różnych miejscach, gdzie ludzie chcą praktykować. I joga jest takim fajnym uzupełnieniem do biegania, no bo zazwyczaj tak jest, że nie chce się przed bieganiem rozgrzewki robić, powinno się robić, ale nie zawsze to tak... No wiadomo, jak jest rozgrzewką, nie? No, z kolei po bieganiu mówi się o rozciąganiu, ale to też różnie wygląda, albo się człowiek w ogóle nie rozciąga, albo 5 minut się porozciąga, ale to też niewystarczające. No więc ja już wymyśliłem, że joga zagwarantuje to rozciąganie, bo przykładowo godzinę czy półtorej sobie poćwiczę, no to mam fajnie... odbębnione te rozciąganie, nie? Więc to jest takie uzupełnienie, chociaż też ja prowadzę zajęcia takie, że każde zajęcie to jest troszeczkę inaczej tematycznie jakby prowadzę. Raz tam skupiamy się na jodze na przykład dla biegaczy, że te nogi bardziej rozciągamy, stawy biodrowe, innym razem bardziej takie wygięcia w grzbiecie, skręty, no takie tematy układam po prostu sobie, żeby też to nie było tak, że ktoś przychodzi i ma ciągle to samo. Tylko, żeby zawsze się te zajęcia jakoś żeby nie było monotonii. Tak, żeby się różniły, nie? Joga uspokaja też, nie? Poza tym, że no, kręgosłup staje się bardziej elastyczny, ruchomość w stawach się poprawia, co zapobiega ich zwyrodnieniom, to jeszcze uspokaja joga, bo dominuje wtedy układ parasympatyczny, a na przykład w takich
sportach, gdzie jest bardziej aktywnie, chociażby bieganie, no to serce szybciej bije, oddycha się szybciej, tętno, czasami też jak zawody, zwłaszcza to adrenalina, wyrzut adrenaliny i to jest układ już sympatyczny, no więc to też joga uspokaja, a tutaj z kolei, żeby tak się obudzić bardziej, nie? O, teraz my tutaj w lewo sobie skręcimy. Byście kiedyś tam byli tutaj na dłużej, tak spokojnie, to można taki zrobić jakiś właśnie chociażby 20 km na spokojnie, tak bez tempa. Wtedy zobaczycie jakieś miejsca, pogadamy. No. Bo ty ultramaratony też masz zaliczone, nie? Tak, biegłem też takim, ale to był taki katorga trochę. Chyba 2018, niepodległość. No to bieg na stulecie niepodległości był na 100 km, nie? Ale dookoła pobieżni normalnie, przy stadionie pobieżni. Oje. No i to było katorga, bo to wiesz, ciągle w kółko. Ciągle w kółko, no. Tak, tak. Znaczy katorga, ja na przykład lubię, wiesz? Ale ja bym wolał na przykład po lesie, po górach, nie? Ale wtedy, że te stulecie, to tak człowiek się nakręcił, nie? No. A to było na Stadionie Śląskim w 18 nie, roku? Nie, to było w Rudzie Śląskim. A, w Rudzie Śląskim, myślałem, na Stadionie Śląskim. To... Temu, tylko to było jeszcze tak zimą, ja tu mam informację, że puma chyba, czy coś tam uciekło w zonie i oni tego szukali, nie? I wiesz, ja sobie myślę, kurczę, ja sobie biegnę, nikt mnie nie ostrzegł, nic mi nie powiedzieli, nie? Że no, a tu... takiego, no, potem się okazało, że to było... A, tu to Elkę robią, no. Myśmy normalnie, byśmy biegli tutaj wzdłuż tego i tu była dżungla większa niż to, co biegliśmy przed chwilą, że to było takie gęste, żebyśmy gęsiego musieli tutaj, tylko teraz to rozwalili, bo tą Elkę postawili znowu, nie? I normalnie byśmy tym szlakiem biegli w górę, no musimy sobie trochę zmodyfikować i tam skręcimy w lewo, ale dalej, nie? Ty jechałeś tą Elką kiedyś, nie? Tak, tak, tak. No, warto, no wy w sumie jutro wyjeżdżacie, nie? Znaczy my wiesz co, my chcemy wrócić tutaj dzisiaj, no warto, ja chcę ich zabrać, bo ja jechałem, ale to ja też jechałem. Kurde, a tą starą czy już tą nową? Starą, bo ja jechałem ostatni raz 20 lat temu pewnie. A, no to jeszcze była ta poprzednia. No, na pewno jechałem na dzo. Ta jest wyższa. Na pewno jechałem na dzo. No, to tutaj dopiero budują na dzo. A teraz tu robią na nowo, tak. No. To zobaczycie, to z góry ten rozarium, ogród japoński, nie? Tam, no, ten nowy. No, no. Byliście w nowym japońskim remoncie? Nie, nie. Bo właściwie na nowo go zbudowali, nie? Też, no, ciekawe miejsce. Wodospad sztuczny tam jest. No to my sobie w lewo tutaj będziemy odbijać troszeczkę asfaltu, no bo tam zabrali tutaj. Z kolei na otwartego też by się dało, już będziemy mieszać równolegle bierze tam w tym krzakach tam taka wąska turówka jakby, nie? To też pamiętam jak jeździła, no. Kiedyś jeździła, teraz to na razie nie jeździ, ale jakieś tam pozostałości tego nasypu zostały i tam też fajne do spacerów czy do biegania, nie? Ale pewnie jak biegasz tędy setki razy, to się lubi. No, ja sobie ale... mówię, a tak jak jeszcze mówiłem... Aczkolwiek my po lesie też biegamy no ciągle tak, tak. Po tym samym, no. Bo normalnie park to jest asfalt typowy, ale ja wolę zawsze do tego lasu uciekać, nie? No i jeszcze tam to, co wspominałem wczoraj, te żabie doły też, nie? No. To ta jest fajny teren, to jest, nie wiem, ile tych, kilka takich stawów dosyć dużych, dużo ptaków, byśmy słyszeli teraz mnóstwo ptaków na przykład, nie? Fajne miejsce. To tam chyba nagrywałeś jakiś filmik kiedyś, co? Tak, nagrywałem kiedyś taki. Tak się takie ten, dźwięki. Nawet myśmy teraz jakiś czas temu ratowali te żabie doły przed buldożerami, bo były plany, że tam część nasypów miało zrównać z ziemią, zniszczyć i... Miasto też jakby czekało do ostatniej chwili, ale mieszkańcy się zebrali, ktoś to nagłośnił. Koleżanka mi też dała, żebym ja po zajęciach swoich zbierał podpisy. No i udało się to uratować, przynajmniej na jakiś czas. No zobaczymy co będzie. Ale to co chcieli, to zrównać ziemią? Bo firma jakaś wykupiła kawałek terytorium. A, widzisz. Jakieś, ale się okaże, jakieś budynki będą stawać albo coś. No właśnie, no. Że wiesz, tutaj niby wyrównałem, a za chwilę też postawiam. I o to chodzi, nie? No. Więc dlatego warto było te żabie doły ratować. Ja tam nawet dwa razy zorganizowałem takie otwarte, bezpłatne zajęcia jogi, a przy okazji brałem podpisy oczywiście od tych ludzi, nie? Na darmo, ale podpisujecie, że tam no. Oni nie mieli oporów żadnych, bo im też zależało jakby na tym, nie? Na tych żabich dołach, bo to jest takie fajne miejsce, nie? Sobie skręcimy teraz w prawo, gdybyście skręcili w lewo, to do planetarium sobie byście zabiegli. Nie wiem, czy tam byliście mieli tam, sens na to, ale... Tam byłem, no. Tylko ale że... w tym nowym remoncie już byłeś? Nie. No to 8K rozdzielczość. Znaczy, ja pewnie lepsze niż nasze kamerki. No. I super, naprawdę bardzo. Bo dużo informacji, że taki jest ciekawy. Także gdybyście mieli to seans po godzinę, to warto wcześniej w internecie sprawdzić i zarezerwować sobie. Aha. Bo ciężko tak
jak z ulicy się przechodzi, to może nie być miejsca, nie? Jest lepiej wcześniej, jest nawet coś takiego lot w kosmos. To jest taka kabina, zapinają pas, włączają i masz takie coś, gogle, aha, te VR gogle zakładają, nie? No. Masz wrażenie, że jesteś na szczycie tego parku tutaj, na Silosie i startujesz na orbitę. O ja! Bardzo fajne. 7 minut to trwa, kosztuje kilka złotych, więc nie jest drogie. Jedynie, że chyba 3 tygodnie, miesiąc wcześniej by trzeba w internecie zarezerwować. Bilety. Tak, więc jakbyście tu kiedyś wracali, to dajcie znać, to wiesz, warto takie coś zorganizować. O, tu widać sobie księżyc, jak pokazuje, nie? Nawet w tym planetarium jest coś takiego, że oprócz samych seansów, które tam się siada i się ogląda te gwiazdy, to oprócz seansów jest takie dwie wystawy są. Astrofizyka i geofizyka. Myśmy byli na razie tylko na tej jednej. I tam jest coś takiego, że wchodzisz do jednego pokoju i masz tam minus 20 stopni, zima jakaś Antarktyda, nie? No. Do drugiego plus 30, nie? Amazonia jakaś tam, nie? Mało tego, są w sumie cztery pokoje, ale jest też pokazana różnica wilgotności, że jest ciepło, ale mała wilgotność, ciepło, duża wilgotność. Pranie nie schnie wtedy w ogóle na przykład, nie? Rozumiem. Mimo, że jest ciepło, nie? No. Co jeszcze jest? Makieta Katowic. Uruchamiałem burzę, że pioruny walą tam, nie? I widać, jak to działa po prostu, nie? Ja. Fajna sprawa. Aha, jeszcze trzęsienie ziemi fajne. Wchodzicie do pokoju, normalnie tak, nie wiem, lata 80, 90 ten pokój. Siadamy na kanapach tam, nie? I nagle on włącza różne trzęsienie ziemi, nie? Okazało się, że porównał te trzęsienia. Najgorsze było w Bytomiu ze szkód górniczych takie, wiesz, tąpnięcie właściwie. Aha, to było. No, największą siłę miało, nie? Tutaj trochę błota może być. To nic. Ja tu mieszkam w Chorzowie właściwie. Od urodzenia. To może zrobimy sobie tak, że pobiegniemy tu i przez takie... No, bo już nie będziemy tego księżycowego tak całkiem dokańczać, tylko sobie trochę skrócimy, nie? Żeby... Okej. Okay. Bo trochę nam to też zajęło. Ty się urodziłeś w Chorzowie tutaj? W Siemianowicach. W Siemianowicach, rozumiem. Ale od dziecka w Chorzowie, nie? Rodzice mi tam mieszkali. Okay. W Siemianowicach dziadkowie moi pochodzili. To w Siemianowicach bywałem właśnie do dzieciaka najwięcej, nie? No, bo tam... Bo tam Mariusza rodzice mieszkają. A ja z kolei też, jak byłem dzieckiem też w Siemianowice, Pszczelnik to okolice, no bo tam dziadkowie mieszkali, to tam często... A, to jesteśmy koło no, tego. No, dotarliśmy tutaj przypadkowo trochę do planetarium, no. Też, jak będziecie mieli okazję, to warto obowiązkowo zobaczyć, bo super miejsce. Kopernik. Ja tu trochę po tym Parku Śląskim. Faktycznie teren jest ogromny. Tak, no dwa razy, ja to... dwa centra parki, nie? Ja chodzi... Nie wiem, jak im to mówię, to niektórzy tak... Jak dwa razy większy, nie? Dwa razy większy od centra parku. To tego nie wiedziałem. No. To też jest bardzo fajne. Sprawdzić na mapach, na Wikipedia nawet to zdaje się też jest... Ciekawostka, napisane. No. Ja tutaj w parku to bywałem, ale bynajmniej nie biegowo. Jak w internecie, tylko, wiesz, oglądałem... Tylko bardziej z browarkiem w ręku. No, oglądałem w internecie, jak wygląda Central Park, no i fajne uliczki ten, ale później się zdziwiłem, że nie ta wielkość jakby, nie? No właśnie, aglomeracja to, wielka i... Że widać te bloki, to nie ma tego, nie wiem, mnie tu bardziej podoba niż jakbym miał wybór. Tak. I tam jest też mniejszy park, ale więcej ludzi też, nie? Tam jest ta gęstość, a tutaj no. Nawet jak jest niedziela, ludzie z dziećmi i ten, to jak tu wejdzie się do lasu, to mało kogo spotkacie, tam sam ktoś się przejdzie, nie? Tak to, także Park Śląski do biegania, do spacerowania idealny. Teraz już nie ma tego czasu, jak ptaki śpiewają na wiosnę, to tu byśmy teraz biegli, to byśmy się zatrzymali w ogóle i zachwyceni tymi ptakami byli. Ciągnąłeś wyzwanie swoje, 100 dni biegałeś. 111, mówię, to 11 była taka liczba okrągła. Bo, ale to od razu chciałeś 111 dni biegać, czy nie, po prostu nie. Było założenie 100 dni na przykład? Nie, założenie było 44 dni, bo akurat z tego roku 44 lata, nie? Kończysz. No już skończyłem, ale skończyłeś. Wtedy akurat dopiero no. Się to zbliżało, no. Mówię, no tak fajnie, 44, tym bardziej, że kiedyś to tak, ale lata temu to chyba 30 dni miałem biegania, nie? Takiego, czy 33, aha. Bo też tak równe. Aha. I teraz mówię, 44 zrobię. Ale zrobiłem te 44, kurczę, no pewnie już nie będę wracał do takiego, do takiej zabawy, to mówię, pociągnę jeszcze i zobaczę, jak się będę czuł, jak kolana, aha. I tak dalej, nie? I mówię, kurczę, do setki spróbuję, a potem, a może 111, nie? I już te 111 już tak ostatecznie zadecydowałem i się udało. Ale też było trudno, bo i czasami rzeczywiście czułem, że coś tam z kolanem i tak wtedy, bo ja założyłem, że żeby dziennie 10 km biegać średnio, czasami było to 20, a czasami było 5, nie? Bo jakieś gorsze dni miałem, jak zachorowałem troszeczkę, to tak 5 km zrobiłem, no bo wtedy wiadomo, się męczyłem trochę bardziej. Ale udało się jakoś te 111 dokulać.
No i mam, już nie bawię się w takie. Ile kilometrów wybiegałeś przez 111 dni? 1001. Założenie, chciałem więcej to zrobić, nie? Żeby to tak wyszło średnio 10. Tyle chciałem, żeby było chyba 1100. Chciałem, ale tak mniej wyszło troszeczkę niż planowałem, ale ze względu na to, że tam też się trochę źle, jakieś tam lekkie przeziębienie mnie chwyciło, coś takiego, no to troszeczkę sobie odpuściłem tam kilometrażowo. No ale już nie planuję wracać do tego typu rekordu, bo generalnie nie polecam tego. To jest taka zabawa, to trochę człowiek się też sprawdza, ale z punktu widzenia zdrowotnego no nie jest to jakby dobre, nie? To od razu mówię, nie? Że bo ludzie mogą zobaczyć, mówią, co za głupek, nie? No. Ale mówię, a czy wiesz co, ja takie wyzwania znam, dlatego zapytałem, bo my jeździmy do Rysia. Ja do Biturni. Filmik u tego Tomka, tam 24 godziny sobie wyjeździł. Tak, to biegu, no. Ale jeszcze my jeździmy do Rysia Kałaczyńskiego, ten rolnik, który przebiegł 366 maratonów, 366 dni. O. To nie znasz osoby, to ci wyślę filmik, byliśmy u niego. W ogóle wszystkich twoich filmów nie widziałem, bo no, też nie jestem w stanie. Że... No wiadomo, no. To gościu przysympatyczny w ogóle, rolnik z Biturni, który biegał 366 dni i każdego dnia robił maraton. Mm-hmm. I robił rekord Guinnessa, nie? Nieźle. Także my takie wyzwania znamy i mnie to wcale nie dziwi, nie? Że ktoś coś takiego robi. Ja sam czasami robiłem jakieś tam dziwne akcje. Na przykład robiłem 100 dni, chciałem robić 100 dni, padni powstań. Przez 100 dni robię 100 padni powstań. Ociu. I doszedłem najwięcej do 70 któregoś dnia. I już byłem w takiej formie, że najszybciej zrobiłem 4,54. No 4 minuty 54 sekundy i robiłem 100 padni powstań, nie? Ociu. 3 lata temu też takie na fejsie chodziło pompki. Tak, było coś takiego. Ja tam nominował, nie, tak, się tak, to bawiłem, tak. Te pompki, teraz mi te z Facebooka wspomnienia przychodzą jakby, nie? No. Jak się to pompowało kiedyś. Następne pytanie na temat tego 111 dni biegania. Jak przestałeś to robić, nie? Czyli minął ten 111 dzień i tego 112 dnia nie wyszedłeś na bieganie. To czułeś ten brak? Czułeś brak nawet tego? Nawet nie, bo się cieszyłem, że wreszcie odpocznę. 111 dni to jest jednak, no jednak jest to odczuwalne, nie? A i no, tak sukces, że, bo niektórzy biegacze piszą, biegam już tam 3 tygodnie i mi się to już nudzi, nie? No, ale mi się to w ogóle nie nudziło, bo ja sobie trasy różne tam modyfikowałem, trochę tu, trochę do Siemianowic biegłem, Żabie Doły, no to dookoła wszystko pobiegane, więc sobie też kombinowałem, żeby było urozmaicenie, jeżeli chodzi o teren. No, a potem się cieszyłem, że miałem odpoczynek. Wreszcie koniec. Chyba zrobiłem sobie nawet kilka dni odpoczynku takich, nie? Tak, żeby się tak trochę zregenerować, odpoczywać od biegania, bo to trochę szalone było, no ale taka zabawa po prostu, nie? Dla siebie, bo nie jest to żaden sukces sportowy, ale tak dla siebie jakaś tam satysfakcja zawsze jest. To na górnika. O, właśnie. A do zabytku jest. To jest zabytek. Tak, zabytkowy. Będziemy za chwilę koło tego dużego stawu, z tym, że lewa część tego stawu jest na razie taka odkopana, sucha, bo remontują znowu też, nie? Aha. Ten park to na razie jeden wielki remont, no ale mimo to idzie gdzieś znaleźć fajne miejsce. To co, teraz już skracamy już na ten, nie? Prosto polecimy i później w prawo, żeby już wracać, nie? No. Żeby już wracać. Mamy 8. No, ale to tędy, może będzie ciekawsza trasa troszeczkę. A tu jest to stadion, tak? Tam jest stadion śląski, no także... Po tą część i tak zobaczycie, jak będziecie Elkom jechać. My tam sobie zobaczycie z góry, no. Więc tędy może lepiej... Powiedz mi, kiedyś wrzuciłeś informacje o swojej książce, o rozmowie z czatem GPT. A to też trochę szalony pomysł był, no, bo ten czat niedawno wszedł w życie i mówię, ja sam się zdziwiłem, jak to jest możliwe, bo to kiedyś człowiek oglądał jakieś filmy fantasy, że rozmawiasz z jakimś komputerem, z czatem, nie? Aha. I mówię, kurczę, zadajesz mu pytania, jakie chcesz zadawać, wszystko, on ci odpowiada. Oczywiście nie należy tego traktować jako eksperta tego czata, on odpowiada no według jakichś tam swoich tych... Algorytmów i tego, co pozyskuje z internetu, tak, ale nie? Na przykład jak ktoś jest, jakbyś z nim rozmawiał o bieganiu, to on coś ci powie, ale ty wiesz więcej od niego o bieganiu i lepsze informacje jesteś w stanie udzielić, czy wyszukać nawet, niż ten czat ci odpowie, nie? I to dotyczy wszystkiego, tam zdrowia, czy jogi na przykład, nie? On ci dużo powie rzeczy, ale trzeba go weryfikować, bo czasami ci głupoty walnie, nie? Ja zadam mu właśnie chyba 150 pytań, ale na różne tematy. Jak to jest piękne. No, to też fajne miejsce, są czasami imprezy taneczne też, nie? Zumba jakaś czy tam inne. Także też ciekawe dzieje się. No i zadałem mu te pytania, temu czatowi, z różnych dziedzin. I jakieś sportowe, i o ludzkości na przykład. Czy kosmici istnieją, czy Bóg istnieje, takie też duchowe pytania. Bo byłem ciekawy, co mi też sztuczna inteligencja odpowie, nie? No. No i w tej książeczce zawarłem właśnie te odpowiedzi tego czata, zresztą nawet
to nie trzeba kupować tej książki, to każdy sam sobie może wpisać dowolne pytanie do tego czata i zobaczyć, jaki jest poziom odpowiedzi jakby, nie? No ale to tak też zrobiłem dla zabawy. Bo ten czat też wchodził dopiero jak... Ale wydałeś to normalnie fizycznie. Wydałem, ale... Jest to do kupienia normalnie. Self-publishing, czyli rozumiem. Każdy dziś może wydać książkę, nie? No wiem. Dziś więcej osób pisze książki niż je czyta, także to jest, na tym jakby nie zarabiam, ale to jest tak, wiesz, zawsze gdzieś tam. Jest, widzieliście film Pamiętnik znaleziony w Saragosie? Taki stary film, jeszcze z tym co zmarł niedawno, z starym aktorem takim, co on grał Ustlika w Czterech Pancernych kiedyś, jak on się nazywa? Taki znany aktor ze Śląska zresztą, takie długie włosy siwe miał teraz na starość, ale na pewno go znacie. Pamiętnik znaleziony w Saragosie, to idzie znaleźć normalnie w internecie w całości film, długi chyba, bo to chyba są dwie części po półtora godziny. I to jest takie coś, że jest jakaś historia, wchodzi się do kolejnej historii, do kolejnej, taka pudełkowa jakby, nie? Rozumiem, no. I ja byłem zaskoczony, bo to jest film wprawdzie czarno-biały, ale byłem zaskoczony, że film, nie wiem, z 50, 60 któregoś roku bodajże, że on jest taki jakby, że mnie wciągnął po prostu, nie? Bo wiesz, gdzieś Netflix, jakieś nowoczesne, no tak, specjalne, no. A tu po prostu film zrobili i też na Jurze kręcili, to ciekawe. O. To też bardzo fajne widoki. Niby w Saragoście, ale to była Jura Krakowska, że stało, tak naprawdę. Ale wciągnęło, tak nas wciągnęło, że... O, tutaj też ciekawe, warto zwrócić uwagę, są takie amonity, które mają, nie wiem, dziesiątki tysięcy lat może. Zaraz szukamy takich różnych wzorów odbicia ślimaka. Gdzieś to tutaj było. Znajdziemy. Bo trochę jest z boku, trochę jest od góry, nie? O, tu jest przykładowo takie coś, nie? Ale czas. No, to jest takie prehistoria, nie? O, tutaj. To są użyte normalnie tam. Też, no właśnie, też takie. Ale czas. Jako ciekawostka. I zobacz, kim kto nie biega tutaj, nie na historii parku, gdzieś tam się nie szwenda, to nie będzie o tym wiedział nawet. No, nie? No nawet nie zauważy, nie? Bo no. Też przebiegnie. Są dobre lody gryfne, tam w innym miejscu parku też są, więc jakby się tam kiedyś to polecam. Możemy tędy przelecieć, bo jeszcze zobaczycie ogród bylinowy. Ale wracamy już, tak? Tak, cały czas wracamy, no. Cały czas wracamy od 3 km. No ale... Polecimy sobie tym ogrodem bylinowym, to tempo, będzie... Wiesz. No tak. No i troszeczkę mamy tych kilometrów. Lagowa. O, proszę. Ale czad. Można się nawodnić fajnie. Jak w Amerykę. No, a tam jest dla piesków. Jak ktoś z pieskiem, to może sobie też na dole tam. To jest woda normalnie? Z tego jest tak. Smaczna. Smaczna woda. Zgadać tam jakiś dłuższy trening zrobić, nie? Bo to wiadomo... Na pewno przed wyzwaniem, a nie, że tak jak teraz widzisz, oni jadą na... No, tak z tyłu głowy wiadomo, ma się, wiem jak to jest, nie? Wiem jak to jest. Tam też grillują czasami, są takie... Jeszcze kilometr takim będziemy na miejscu, to od razu mówię, że już bliżej jak dalej. A tutaj w aglomeracji śląskiej bierzesz udział w jakiś tam, widziałem maraton chyba, ten tutaj Silesia Maraton, tak. Biegłeś też. Mam koszulkę akurat dzisiaj Silesia Maraton, znam nawet Bogdana Witkickiego, który ten maraton organizuje, bo też z nim kiedyś trenowaliśmy w parku lata temu, no i to rozwinął się ten maraton, bo ta koszulka to jest, wszyscy wtedy żartowali, że to jest czarna koszulka i to jest pogrzeb Silesia Maratonu, bo było ciężko. Aha. Już tak mało brakowało, może by tego maratonu nie było, ale kolejne lata jakby rozwinęły ten maraton i jeden z większych w Polsce teraz to jest maraton. No, my się kusiliśmy. To różne dystanse, bo jest maraton standardowy i ultramaraton, 50. Tak, no. Tak. Więc ja ale tam na tej 50 oni tam bardzo nie, limit czasu gawędzili, nie? Jeśli chodzi o tą 50, ale spokojnie idzie, spokojnie idzie. Bo to asfaltowa trasa głównie. Asfaltowa, tak. Bo to jest normalnie maraton ten, nie? Oficjalnie atestowany. Atestowany, tak. My tu sobie w lewo skręcimy.
tutaj w ogóle ten odcinek, co biegniemy tutaj, te kamienie tutaj, nie? Myśmy kiedyś tu z Asią wieczorem szli na spacer i w tym miejscu totalnie ciemno było. Patrzymy, coś tam, jakieś iskierki, a się okazało, że tu są świetliki w tym miejscu. Myśmy w szoku, bo wiesz, ja świetliki widziałem kiedyś w parku, ale kilkanaście lat temu, czy jeszcze dawniej. I byłem zdziwiony, myśmy tak patrzyli i tak obserwowali. Tylko nie szło tego ani zdjęcie zrobić, ani nagrać, bo to jest... Telefon jakby tego nie łapie. Nie łapie, no. One nie są aż na tyle jasne, żeby to zarejestrować. Ale też musimy kiedyś, nie wiem, czy w tym roku się uda jeszcze, żeby te świetliki... Bo to pewnie w danym czasie tylko... No właśnie, bo oni też pewnie przez jakiś czas tylko. Ale też to był taki efekt wow. Kurczę, jak przypadkowo to zobaczyliście. Tak, tak, nie spodziewaliśmy się. Fajnie, no. To fajnie, że nas zabrałeś na taką poranną wycieczkę. Ja lubię być takim przewodnikiem, pokazywać różne ciekawe miejsca. Ja też lubię odwrotnie, jak gdzieś jestem, ktoś mi pokazuje, nie? Zresztą ja lubię właśnie turystykę, po górach chodzić, nie? Nie tylko biegać, ale chodzić, zwiedzać właśnie. Tak, jakbyś kiedyś jechał nad morze i jechałbyś autostradą, to... To tam gdzieś blisko autostrady jesteś, przy autostradzie, tak? Masz zjazd na Grudziądz. Jakbyś chciał, to zapraszamy nawet na jedną noc gdzieś pobiegać, nie? Także no, też byśmy ci pokazali właśnie kilka ciekawych miejsc. Nasze tereny. No, nasze tereny, no. No, a dla mnie te tereny są w ogóle nieznane, nie? No. Tam gdzieś, wiesz, Mazury troszeczkę, ten, że... Bo na Mazurach tam mieszka. Mamy mieszka, bardzo... Nie bardzo, na samą, tam samochodzik. My też mamy bardzo bogatą historię. Zamki mamy, wiesz, no bo mamy tu Radzień Chełmiński, 20 km od Grudziądza. W Grudziądzu mamy Piszcza. Bogatą historię mamy. Można naprawdę dużo rzeczy też zobaczyć. Fajnych, ciekawych. Ty, a bo ty masz na Facebooku, jak masz biegnienie? No, no. Ile masz? 28 tysięcy obserwujących. 23 tysiące chyba, no. 23 tysiące. Ja mówię, jak no. Ty to zrobiłeś, wiesz, nie? Co, ja robiłem tak, że... 2015 roku, bo sprawdziłem właśnie... Tak, kurczę, bo wiesz co, bo ja w ogóle otworzyłem sobie kiedyś Facebooka. Ja wróciłem... Ja 15 lat nic nie robiłem. Mhm. Po tych 15 latach trafiłem na sekcję brazylijskiego jiu-jitsu i MMA. O, to mój brat kiedyś to trenował. I tam sobie chodziłem trenować i tak właśnie wtedy, jak wróciłem na tą sekcję, to się postanowiłem, że wiesz, coraz bardziej popularny był Facebook. Ja stwierdziłem, że to pokażę, tak, nie pokażę samego siebie, tylko pokażę, jak mój powrót do sportu po 15 latach wygląda. Wiesz, ja ważyłem wtedy około 80 kg, wstydziłem się pokazywać swoje zdjęcie, nie za bardzo tam stawiałem, że ja to ja. I nazwałem tą stronę Trenować z Najlepszymi. Że powrót do sportu po to, by trenować z najlepszymi. No i ja do tego dotarłem, ponieważ poprzez sztuki walki trafiłem nawet na obóz sportowy, gdzie wiesz, Mateusz Gamrot, jest obecnie zawodnik UFC. Ja trenowałem z takimi ludźmi i... Aha, no fajnie. I jeździłem gdzieś tam na zawody, walczyłem, ale to cały czas rywalizowałem z kimś. Cały czas idąc na trening musiałem rywalizować z kimś. Być lepszy od kogoś, silniejszy, szybszy. I w pewnym momencie, gdy trochę mi się w życiu poukładało tak, a nie inaczej, te sporty walki odeszły, a coraz częściej biegałem. Cały czas biegałem, a strona nazywała się cały czas Trenować z Najlepszymi. Aha. I ja kiedyś dla takiego jakby fanu trochę i takiego zrobienia psikusa zmieniłem nazwę tej strony. Trenować z Najlepszymi też gra słów, czyli też nie gramatycznie, samo słowo biegnie. O, no i tak jak zostało. Zostało, to wiesz, obecnie Facebook zasięgów nie buduje jako no właśnie, takich. Właśnie. Ta strona ma nadal 23 tysiące obserwujących, bo to się cały czas tak trzyma mniej więcej od roku, że już miałem na przykład 23 999, wskoczyli 24, a nagle pyk, uciekło 100, nagle zniknęło obserwujących, więc to wszystko tak się mniej więcej miało, nie? Kończymy naszą krótką pogawędkę, pamiętajcie subskrybować obydwa kanały Zabiegany Jogin i Biegnie. Pamiętajcie, że możecie wspomóc mnie na Buy Coffee, jeżeli macie ochotę. No i nie zapomnijcie o tym, żeby zostawić ślad po sobie i udostępnić filmu, bo Zabiegany Jogin to spoko kogoś. Kto wie, może się kiedyś jeszcze spotkamy. Tak, do następnego i z drugiej strony kamery u Zabieganego Jogina. Pozdro. Pięty doklejamy, prostujemy nogę bez przeprostu. Kolano z przodu nie ucieka za bardzo do przodu, żeby nie wyprzedzać kostki. U góry się prostujemy, staramy się klatkę tak, jak się otworzyć.
wydłużyć kręgosłupy. Nie tak, byśmy do czubka głowy aż się wyciągali do nieba i jeszcze na wdechu unieść ręce, dokręcić do środka, ale bardzo trochę dużo oddalone, żeby tak nie ściskać sobie głowy. Dłonie ciągną w górę, wydłużamy się w kręgosłupie, wyobrażamy sobie, że to jest ciągnie za nadgarstki, tak się kręgosłup wydłuża. Czujesz nogi mocne, a kręgosłup się wydłuża, ramiona, mięśnie posturalne. Dużo jest też ćwiczeń właśnie do biegaczy, dla kolarzy na przykład też, nie? Żeby jak on to spokojnie robi i gada. I ma przyklejoną piętę. Ja nie dociągnę. No, generalnie jogę powinno się też bosę ćwiczyć, bo dziś to wiadomo, robimy, żeby... Ja nie dociągnę. Normalnie bosę się powinno ćwiczyć jogę, nie?